Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam Was, kochani. Słowo dzisiejsze to mądrość. Myślę, że nieraz tak było, że dziwiliśmy się mądrości, którą ktoś miał. Ja na przykład wspominam moją babcię, która tylko 4 klasy szkoły podstawowej skończyła, a była niesamowicie mądrą kobietą. Mądrość, która jest mu dana, tak dokładnie wybrzmiewa dzisiaj w słowie to stwierdzenie, mądrość, która jest mu dana, mądrość, która nie pochodzi z wyuczenia czegoś, z nabycia jakiejś wiedzy, to mądrość, która jest darem Ducha Świętego, mądrość, która jest nam dana. W określonym momencie, w danym momencie będziecie wiedzieli, co mówić, bo Duch Święty wam powie. Jezus też o tej mądrości wspominał. Mądrość, która jest darem parakleta. Kochani, dzisiaj trzeba nam podziękować Panu Bogu za to, że czasami sami jesteśmy zadziwieni tym, co wyszło z naszych ust, bo nie było to nasze, ale było z mądrości, która jest nam dana właśnie z Ducha Świętego. Pamiętam świętej pamięci naszego kardynała Stanisława Nagiego, sercanina, który kiedy w dyskusji jakiejś komuś coś udało się mądrze powiedzieć, a w mniemaniu księdza kardynała nie był w stanie tego się ten człowiek nauczyć, czy jego inteligencja na to nie pozwalała, to ksiądz kardynał, profesor mówił tak: synku, nawet nie masz świadomości, jak ważką rzecz powiedziałeś. No właśnie, stąd się to, kochani, bierze, że często mówimy rzeczy, które wynikają z mądrości, która jest nam dana, a nie którą możemy się nauczyć czy wystudiować, bo ona jest po prostu z Ducha. Niech nas szczerze i błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen. Zostańcie z Bogiem i do usłyszenia i do zobaczenia jutro.